Pan moim światłem i moim zbawieniem, kogo miałbym się lękać? Kolejny psalm, w którym psalmista dotyka mocy, która pojawia się w człowieku, gdy opiera swoje życie o Pana. Ta moc daje mu odwagę, ta moc daje mu siłę wobec całego świata, przed kim miałbym czuć trwogę. Możemy sobie wyobrazić wszystko to, co budzi trwogę w naszym życiu, ile jest powodów do niepokoju, jak bardzo krucha jest nasza pozycja w tym świecie, ilu ludzi może nam zagrażać, jaką decyzję podejmą, która nas dotyczy, czy nam pomogą, czy nam zaszkodzą. Podszyci jesteśmy lękiem, gdzieś cały czas on w nas jest. Natomiast psalmista mówi, że jest wolny od tego lęku. Jest wolny właśnie dlatego, że ma przed oczami Pana. I to jego doświadczenie prowadzi do rozwinięcia, czy właściwie do zachowania w sercu tylko jednego pragnienia. O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu, po wszystkie dni mego życia. Jeżeli będę przebywał w domu mojego Pana, jeżeli będę miał wzrok utkwiony w Niego, wtedy jest we mnie ta siła, która nie pozwala mi się lękać tego, co dzieje się wokoło. Nasz Pan Jezus Chrystus w tym psalmie się odnajduje w całej pełni. On, nawet kiedy był młodym chłopcem, został w Jerozolimie, mówiąc potem rodzicom, że powinien przebywać w tym, co należy do jego Ojca. I całe swoje życie był w domu Boga. Domem Boga nie jest jakaś świątynia zbudowana z kamienia, ale domem Boga jest przebywanie w Bożym Duchu, jest przebywanie w Bożym świecie, w Bożym sposobie myślenia. I Pan, który tak myślał jak Bóg, Pan, który tak działał jak Bóg, sam o tym mówi, nic nie mówię i niczego nie czynię, czego bym nie widział u mojego Ojca, jest tym Panem, który nie musi się niczego lękać. I to widzimy w Jezusie Chrystusie. Nie lęka się zdrady Judasza, nie lękał się fałszywych oskarżeń, nie lękał się Piłata, który miał nad nim władzę. Nie lękał się nikogo właśnie dlatego, że miał w sercu ten pokój i siłę, płynącą z tego, że przebywał w domu Pana. Pewnie nie jest to proste dla nas, którzy musimy się nieustannie nawracać, ale psalmista i nasz Pan wskazują nam kierunek, abyśmy o jedno tylko prosili i zabiegali, byśmy przebywali w domu Boga. Za ten trud przebywania w domu Ojca, bycia dobrym, myślenia jak Bóg i miłowania jak Bóg, nagroda jest niewyobrażalnie wielka, wyzwolenie od wszelkiej trwogi.